Więc jeżeli słuchajcie, jesteście w temacie zazdrości, macie odnośnie tego jakieś pytania, jesteście ciekawi w ogóle moich przemyśleń na ten temat, moich spostrzeżeń na temat, czym jest zazdrość i w ogóle jak sobie z nią zacząć gdzieś tam radzić, no to zapraszam do. Słuchajcie, w ogóle odnośnie tej zazdrości zaraz pogadamy. Tak, już jest w sprzedaży dostępna moja najnowsza książka Kontrowersyjnie o związkach i tam jest też właśnie cały rozdział o zazdrości. Także jeżeli chcecie sobie to przepracować, to świetnie. Także wiecie, no ja uważam, że temat jest generalnie w ogóle fajny, bo doświadczamy zazdrości nie tylko jeżeli chodzi o związki. Możemy doświadczyć zazdrości zawodowej, możemy doświadczyć zazdrości w rodzinie. Możemy mieć problem kiedy, że dzieci od siebie będą zazdrosne, gdzieś tam będą między sobą, wiecie, kłótnie, zwady, problemy. Także ja myślę, że dosyć fajne jest pewne tematy się troszeczkę głębiej wgryźć. Z tego względu, że jak mamy troszeczkę szersze spektrum patrzenia, to jest zresztą moja chyba domena życiowa, jak my widzimy coś troszeczkę szerzej, to łatwiej nam jest działać w tym, wiecie, tak bardziej logicznie, z sensem w ogóle. Nie rozpieprzamy się na tych tematach, a po prostu jesteśmy w stanie konstruktywnie działać. Pierwsza sprawa jest taka, że musimy sobie od razu na wstępie wyjaśnić i to tak, musicie sobie to po prostu uświadomić. Czy to tyczy Was, czy to tyczy Waszego partnera, czy kogoś w Waszym okręgu, rejonie, że nie ma czegoś takiego jak trochę dobra zazdrość, tak? Albo że odrobina zazdrości jest wskazana. To mylicie sobie troszeczkę zazdrość z pożądaniem. Oczywiście, że każdy z nas chce być w związku, gdzie wiecie, pomimo tego, że widzimy się często, gęsto, mieszkamy ze sobą razem, to płonie ogień, to jest pożądanie, tak? Ale to uczucie, te emocje, ten stan, on nie wynika z tego, że ktoś jest zazdrosny, zresztą co zaraz, mam nadzieję, że uda mi się Wam wyjaśnić, tylko to wynika z tego, że partnerzy o siebie pojedynczo dbają, plus dbają o swoją relację. Co mam na myśli, czyli wiecie, że jeżeli na przykład obydwoje partnerów stara się być na maksa atrakcyjnym, dba o to, każdy z nas lubi mieć atrakcyjnego partnera, prawda? Może jest tam jakiś 1, 9, 5, 3% facetów albo kobiet, chyba bardziej facetów, którzy woleli mieć szarą myszkę za garami, ale generalnie większość facetów lubi mieć petardy odwalone, które by się podobały innym facetom. No tam potem właśnie się pojawiają problemy, o których zaraz sobie pogadamy. Natomiast słuchajcie, najważniejsza kwestia jest taka, żebyśmy nie mylili pożądania z zazdrością. Nie ma czegoś takiego, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, którzy dołączają. Nie ma czegoś takiego jak pozytywna zazdrość. Nie ma, więc kochani, jesteście na przykład na początku związku i już zaczyna Wam się gdzieś tam palić czerwona lampka, że gdzieś tam, nie wiem, ona zaczyna odwalać na jednej, drugiej, trzeciej imprezie, czy spotkaniu ze znajomymi, czy w ogóle nie wiadomo o cholerę jej chodzi, czy on tak samo, to nie wiem, czy Wy chcecie z tym się challenge'ować przez całe życie, bo to już jest tak, że to raczej lepiej nie będzie, nie? Generalnie to nie jest tak, że ludzie są mniej zazdrośni, bo oni generalnie sobie nie zdają z tego sprawy, że oni w ogóle mają z tym problem, dla nich to jest normalne. To Wy macie problem z tym, że nie wiem, latacie tu, tam, tak wyglądacie, tak się ubieracie, także jak jesteście na etapie związku, gdzie macie takiego zazdrośnika obok siebie i jeszcze możecie ten związek zakończyć, to ja bym radziła nie tłumaczyć sobie tym, że odrobina zazdrości jest fajna, bo tego będzie coraz więcej i doprowadzicie do tego, że będziecie żyć w złotej klatce, a tego nikomu nie życzę. Natomiast jeżeli jesteście w związku, który już jest stały, są dzieci, na przykład wiecie, no to już nie jest takie hola hola zakończyć taką relację, no to tutaj trzeba troszeczkę powalczyć, trzeba troszeczkę się wykazać jakimś rodzajem, że tak powiem, uporu, nie? I walczyć o tą relację. Także do setna. Najważniejszy, pierwszy punkt w tym wszystkim, zazdrość wynika z wewnętrznych deficytów. To jest, to co uświadomcie, zazdrość to jest tak naprawdę efekt uboczny nagromadzenia wewnętrznych deficytów u kogoś. Czyli zazdrość w ogóle nie tyczy się tego, że partner coś robi nie tak, bo bardzo często ludzie nie są zazdrośni o to, co widzą, tylko co im się wydaje. I to jest bardzo ważne, żeby sobie te dwie takie bardzo istotne, fundamentalne kwestie od razu wyjaśnić. Że jeżeli ktoś jest zazdrosny, jeszcze raz powtarzam, to ma, jest to wynikiem jego wewnętrznych deficytów, barier, lęków i będziemy to zaraz wymieniać. A po drugie, on nie jest zazdrosny o fakty,
On jest zazdrosny o swoje domysły, opinie, o swoje interpretacje, nie? Także to jest pierwszy jak gdyby punkt absurdu już mega, ale okej, idźmy w to dalej. I teraz wyobraźcie sobie, że o tych deficytach sobie zaraz pogadamy. Teraz wyobraźcie sobie ten mechanizm. Czyli jest ktoś, kto ma w sobie szereg tych wewnętrznych barier. Jest ktoś, kto na przykład ma problem, niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie. Dalej mamy, ma dużo wewnętrznych barier, ma pewne wewnętrzne przekonania, które nie wiadomo skąd w ogóle je ma, tak? Skąd, że to wszystko go tak blokuje i przez ten szereg elementów to jest jego soczewka, przez którą on widzi świat, przez którą on widzi relacje, przez którą on widzi swój związek. Czyli tak naprawdę ten zespół elementów, o których przed chwilą wspomniałam, czyli niskie poczucie wartości, brak pewności siebie, dalej jakieś tam fundamentalnie wgrane przekonania, które są po prostu wyssane z palca na maksa. Dalej może być na przykład no w ogóle dużo wewnętrznych barier, nie? Że się wszystkiego boi, tak? Wewnętrznie gdzieś tam. No i teraz taka osoba z tym całym zespołem, to tworzy jej soczewki, przez które ona widzi rzeczywistość. No to jak ona ma widzieć tą rzeczywistość normalnie? Więc logiczne, że w każdej sytuacji albo w większości sytuacji taka osoba będzie doszukiwać się jakiegoś tam niebezpieczeństwa czy ryzyka dla swojej relacji. Także to jest bardziej na zasadzie tego, że tam się buduje w tej głowie nie wiadomo co, nie wiadomo jakie historie. A nie na zasadzie, że ta druga osoba serio, wiecie, coś odwala, nie? Oczywiście, że jest coś takiego, ja się zgadzam tutaj w 100%, że jest coś takiego, że my mamy pewną czujkę i może być tak, że macie poczucie takie, że kurde, chyba jest z jakąś inną osobą i mi się nie przyzna. I w tym momencie trzeba po prostu szczerze zapytać, więc stary, nie oszukuj mnie, czy tam stara, nie oszukuj mnie, powiedz szczerze, bo ja na przykład nie mam zamiaru się tobą dzielić albo nie chcę żyć w związku jeszcze z innymi tymi, ja tutaj lubię monogamię i to trzeba sobie szczerze wyjaśnić i tą sytuację zamknąć. Ale to nie jest na zasadzie, że jesteśmy razem, ja Cię toleruję, ale Cię będę kurde cały czas mierdził, że nie idź tam, nie gadaj z tym, w ogóle czuję, że odwaliłaś. Wieczne akcje, scysje. Czyli pierwszy taki podstawowa rzecz, jaką musimy sobie uświadomić, to, że ktoś ma zryty beret, tak już bardzo prosto mówiąc, przez jakieś tam swoje wewnętrzne deficyty i poprzez te deficyty on widzi świat w zupełnie inny sposób. Jakby miał po prostu wsadzony filtr na oczy i on w tych kolorach wszystko widzi. I ty mu nie wyjaśnisz, ty mu po prostu nie powiesz, że ej, w ogóle stary albo stara, obudź się, nie masz racji. W sensie, wiesz, to w ogóle nie są fakty, ty sobie coś w głowie odrąbałeś i wiesz, ja po prostu z nim tylko rozmawiałam, to w ogóle nie trafia, bo on to widzi na swój określony sposób. Także to jest pierwsza rzecz, to jest generalnie walka z wiatrakami, nie? Bo to serio, ktoś ma rzeczywistość jakby, on ma inną rzeczywistość niż ty, proste, nie? I teraz, no właśnie, tu jest jakby już cały pies pogrzebany. I potem kolejna rzecz, ja myślę, która jest bardzo ważna, żeby sobie ją poruszyć, to jest kwestia tego, że no wszystko w życiu osoby, która jest zazdrosna, tak naprawdę dyktowane jest taką jedną główną podstawową emocją, czyli strachem, nie? Czyli jak gdyby wszędzie gdzieś tam przejawia się strach we wszystkich myślach, wszystkie myśli, o może bym tak powiedziała, wszystkie myśli napędzane są i inspirowane strachem. No i teraz, jeżeli na przykład masz problem z taką zazdrością albo obserwujesz coś takiego, że już się zaczyna dziać, to ja myślę, że podstawową rzeczą jest sobie po prostu zadać takie trzy fundamentalne pytania. Pozwolisz, że je teraz przytoczę z mojej najnowszej książki, bo one są arcy. To są trzy bardzo proste pytania. Pierwsze jest, czego ja się boję? Zapytać siebie samego, bardzo szczerze, czego ja się boję w kontekście bycia zazdrosnym o tą osobę. Czego ja się boję w tym związku? Czego ja się boję w stosunku do niej, w stosunku do niego? Dwa. Dlaczego się boję? Czyli co i dlaczego, nie? To jest bardzo ważne. Dlaczego się tego czegoś boję? I trzy. Dlaczego tak się czuję w tej sytuacji, która na przykład ma teraz miejsce? Czyli weźmy na to, że ona z kimś rozmawia, ty już masz i chcesz kolesia zajebać siekierą, tak? I teraz zadajesz sobie te trzy pytania. Czego się boję w tej sytuacji? W sensie, o co mi w ogóle chodzi? Dwa.
dlaczego się boję i trzy, co ja w tym momencie czuję. I sam fakt, że już zaczynasz się nad tym zastanawiać, że już zaczynasz te pytania w sobie kotłować, to już powoduje, że się zaczynasz trochę dystansować do tej chorej emocji, jaką jest zazdrość, nie? Już ci troszeczkę to odchodzi. I zaczynasz się nad tym zastanawiać. I te pytania sobie trzeba powtarzać non-stop. I w pierwszym momencie dochodzi do takiego, że to jest trochę bez sensu generalnie, bo to jest tylko w twojej głowie, że to nie ma nic wspólnego z faktami. Że jakby stoją, rozmawiają i tyle. W sumie nie wiem nawet, o czym rozmawiają. W sumie nic się nie dzieje. Nie wiem, ona go nie całuje, on jej nie obejmuje. Wiecie, jak gdyby nie ma się w sumie po co podczepić, tylko że moja wyobraźnia już tak poleciała do przodu, już tak zaczęliśmy tam, wiecie, wchodzić w interpretację, że na bank umawiają się, nie wiem, tam na seks, czy już są ze sobą razem, albo chcą mnie wykiwać, bo mam ze mnie debila. I wiecie, i tak jedziemy z tymi interpretacjami, tak się nakręcamy, że w zasadzie te wszystkie obawy, te lęki, one nie tyczą się tego, że coś w tym momencie się odwala, tylko w mojej głowie już idzie, wiecie, ta litania cała. A ta litania idzie właśnie dlatego, bo te wewnętrzne deficyty. Bo ja mam wkodowane w sobie taki, a nie inny sposób postrzegania sytuacji w moim związku. Ja mam wbudowany w sobie taki, a nie inny sposób postrzegania mojego partnera, czy mojej partnerki. I ja we wszystkich będę podejrzewać o, wiecie, o jakieś zdradę niecne, w ogóle zamiary względem mnie, bo ja jestem osobą o zaniżonym poczuciu wartości. Dlatego ja we wszystkim będę widzieć zagrożenie. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam w tych kryzysowych momentach po prostu zadawać sobie, nawet może być jedno pytanie, dwa, no te trzy to jest sztos generalnie, tak? Ja w mojej książce wytłuściłam, podkreśliłam, w sensie tam są te trzy pytania, one są bardzo ważne, bo one nam tak naprawdę mogą uratować w tym momencie życie. No bo ile razy było tak, że taka scena zazdrości prowadziła do rozstania, nie? Bo już ktoś nie wytrzymał, ta druga strona już po prostu nie mogła, no bo ona jest Bogu ducha winna, bo jeszcze raz powtarzam, ta zazdrość nie chodzi o to, że ty jesteś zazdrosny, o to, że w tym momencie ona z nim się całuje, bo jak ona się z nim całuje, to jesteś wściekły, a nie zazdrosny, nie? Albo nie wiem, jesteś rozczarowany, tam są zupełnie inne emocje, natomiast zazdrosny jesteś wtedy, kiedy w twojej głowie leci film wyobraźni. I tyle. I to jest taki jakby numero uno, te trzy pierwsze. No i potem ja bym się połasiła w ogóle o coś takiego w ramach naszej dzisiejszej rozmowy, że ja sobie w ogóle przygotowałam takie odpowiedzi na te pytania, bo ja myślę, że to jest dosyć fajne, żeby na te pytania sobie od razu odpowiedzieć. Właśnie dlaczego się boję, czego się boję, dlaczego się boję i co czuję. I pierwszą taką sobie przygotowałam, to jest boję się, że ma inną. Lepszą, nie? Ile razy jest tak, że się boimy, ale my się nie boimy tego, że w sumie tylko, że jest ktoś inny, ale że jest coś lepszy. Czyli czy tu, o co tu tak naprawdę chodzi, jak tak grzebniemy głębiej, nie? O co nam w tym momencie chodzi? Się boimy, że będzie miał lepszą, czyli że co? Jak? No niskie poczucie wartości, nie? Czyli my się czujemy tak sami dla siebie słabi, mało atrakcyjni, beznadziejni, średni, że ogólnie to my nie dowierzamy wręcz, że my jesteśmy gdzieś tam podświadomie z tą osobą w związku. I dlatego my jakby, my widzimy to, że jest z kimś innym, chce kogoś lepszego. Dlatego się na przykład tam spotyka często, gęsto, bo coś pewnie rozumiecie. Czyli tu nawet znowu w podstawie jakby tego, że się boję, że jest z inną, leży niskie poczucie wartości. Strach pomieszany z bardzo niskim poczuciem wartości. To jest bardzo często. Druga taka obawa, która dosyć często występuje, to jest boję się, że zostanę sama albo że zostanę sam. Czyli to jest znowu strach, ale przed samotnością. Czyli ja bym powiedziała, że to jest pomieszane troszeczkę, że jest rozpacz, no bo samemu. Dwa, że jest obwinianie się, nie? Że nie jestem dość dobra, czyli znowu to niskie poczucie wartości, nie jestem dość dobry, dlatego zostanę sam, nikt mnie nie będzie chciał. I to jest znowu taka kolejna odpowiedź, że jakby troszeczkę to poczucie wartości było wyższe, to w ogóle bym się nie stresowała tym, że zostanę sama, że się rozstaniemy, bo wiem, że pół kwiatu tego światu, jak nie ten, to inny, nie? Także to jest bardzo, bardzo ważne. I następna taka fajna, która mi się bardzo też podoba i często w sumie ona się pojawia, u kobiet szczególnie,
boję się, że sobie nie poradzę, jak się rozstaniemy, jak się rozejdziemy, bo wiadomo, że u osób zazdrosnych od razu jest w głowie scenariusz, że już koniec, rozstajemy się i w ogóle. Czyli ten brak zaradności w życiu, że na przykład, a co ze mną będzie, nie? Jesus, a co z tobą było, zanim go poznałaś? No żyłaś, czy tam żyłeś, funkcjonowałeś. Bardzo często jest właśnie z tym problem, że jest ta obawa, że sobie nie poradzimy, jak się rozstaniemy z tym partnerem. No i znowu to zaniżone poczucie wartości. I znowu ten brak pewności siebie, kuźwa się ciągnie jak smród w gaciach za nami, bo jakby to było, to wtedy nie ma stresu z tym, że wiecie, że no się rozstajemy, no okej, okay, ale na przykład ja w życiu się nie stresuję tym, ja nie chciałabym się rozstać z moim partnerem, ale nie mam stresu, jakbyśmy się rozstali. Dlaczego? Bo firmę współtworzyłam z nim równo 50 na 50. I ja wiem, że ja to samo byłabym w stanie ciągnąć czy robić sama. Wiele projektów w moim życiu w ogóle ja robię sama. Czyli jestem kobietą niezależną, jestem człowiekiem niezależnym. I to daje mi to pewne poczucie stabilizacji dla samej siebie, że niezależnie z kim jestem, jak jestem, nie boję się o jutro. Nie mam w sobie tej obawy, że jeżeli on pójdzie z kimś innym, to co ja wtedy, wiecie, to jest bardziej na zasadzie, że jeżeli serio mu z kimś innym będzie lepiej, no to w sumie nie chcę trzymać chłopa na siłę. Ale jeżeli my mamy troszeczkę niżej ten poziom wartości, no to my już mamy taką deprechę, strach i lęk przed tym, że nas zostawi, że no to jest dramat, nie? Kolejna taka fajna odpowiedź, która się dosyć często zdarza statystycznie i ona jakby zaczepia za zarypisty temat, to jest to, że boję się, co pomyślą o mnie inni, nie? Czyli jak się z nim rozstanę, albo jak on zrobi tak czy siak, jak on się spotka z tamtą na kawie, to się boję, że inni na przykład będą o tym mówić, że ona się tak daje robić i w ogóle, czyli to są ewidentnie nieprzepracowane opinie innych ludzi. I ewidentnie w takim jakby rozumowaniu jest problem z tym, że się czujemy upokorzeni. Czyli znowu jakby, jeżeli my wrócimy do puenty tego, o czym my dzisiaj mówimy, to zazdrość w ogóle nie jest problemem naszego partnera, tylko zazdrość jest problemem naszych wewnętrznych deficytów. Czyli teraz, jeżeli mój partner idzie z jakąś znajomą na kawę i ja się o tym przypadkiem dowiaduję, nic o tym nie wiem i jeszcze widzę, że albo słyszę od znajomych, że oni się świetnie bawią, to ja przede wszystkim się czuję upokorzona tym, że znajoma mi o tym mówi, a jeszcze nie daj Bóg mi powie, i co, i ty nic z tym nie robisz, o matko, to wtedy ja po prostu się czuję, jakbym dostała double policzek w twarz, bo wiecie, jej opinia, co ona sobie teraz o mnie pomyśli, że ja sobie nie radzę z tym chłopem, że wiecie, że w ogóle moja, jaka jest ta moja relacja i w ogóle to jest masakra, nie? Ale jak często to się zdarza, że nasza duma, nasz wstyd, nasze upokorzenie nas tak blokuje, bo nam się wydaje, że jak inni sobie coś pomyślą, gdzie my kurna nie mamy wpływu na to, co oni sobie pomyślą, nie? To jest w ogóle takie bardzo ciekawe. Także tu nas strasznie ta duma rypie, te poczucie upokorzenia, że w ogóle nawet nie chodzi o to, że on pił z nią tą kawę, tylko że oni pomyślą, że ja nie ogarniam swojego związku, bo on musi chodzić z innymi na kawę i znowu widzicie, jak idzie ten kurde, nielogiczny ciąg przyczynowo-skutkowy w głowie osoby, która ma te kilka wewnętrznych deficytów, kurcze, i one tak normalnie jadą z tym koksem, że jest dramat, nie? Potem mamy na przykład coś takiego, że często się boimy w zazdrości, że będziemy cierpieć, że będzie smutek, żal, że będzie nam przykro, ciężko. Boimy się w ogóle jakichś tam emocji swoich, że sobie z nimi nie poradzimy. To jest niesamowite, że w ogóle wiecie, jako dzieci sobie dużo lepiej radziliśmy z emocjami niż jako dorośli. Bo jako dzieci przeżywamy te wszystkie emocje. My je akceptujemy, spadliśmy z huśtawki, rozwaliśmy kolano, sobie chwilę popłaczemy i okej, zapominamy, życie toczy się dalej. Jako dorośli my jakby unikamy płaczu, my unikamy cierpienia, my staramy się nie wchodzić w te trudniejsze emocje, żeby się w ogóle z nimi nie challenge'ować. Więc lepiej jest stwierdzić, że nie, ich nie ma, życie jest fajne i wewnętrznie to dusić. A to nas po prostu tak wewnętrznie zabija, że jak potem przychodzi taki moment, że nam się żygnie, to jest po prostu rozpierdziel, nie? Tak ma bardzo dużo osób, że trzyma w sobie emocje, totalnie ich nie uwalnia, nie akceptuje ich, że on wszystkie, całą plejadę, całą playlistę w sobie mają, tylko jakby trzymają te takie neutralne, a potem jak to mówię, dupnie raz, to jest katastrofa. No i potem jest jeszcze to, że bardzo często boimy się tego, że nie znajdziemy już drugiej osoby, nie? Czyli to jest takie,
Ja bym powiedziała, że tu idziemy bardziej w oczekiwania, że ta osoba już powinna być z nami na zawsze, że mamy takie oczekiwanie, że sobie wybudowaliśmy tam jakąś historię, że tak już będzie ever, forever i w ogóle i nagle... Ale czemu ona chodzi na imprezy? Czyżby ona szukała jakiejś nowej rzeczywistości dla siebie? I znowu się zaczyna, to w ogóle jakby nie ma ładu i składu, nie ma sensu totalnie. No i chyba jeszcze ostatni, bo tutaj sobie spojrzę teraz na listę mam, to jest taki, że... boję się tego, że nie mam nikogo poza nim, nie? Czyli, że jakby zostanę sama i to jest takie przywiązanie jakby, że my jesteśmy kulą u nogi, nie? Czyli, że boję się, że no co będzie, jak ja zostanę sama? Ja mam tylko jego, tylko on mnie rozumie. No kurde, właśnie chodzi o to, że ty sama dajesz sobie te wszystkie poczucia. Człowiek obok jest tylko bonusem. To nie jest tak, że ty bez niego nie ma ciebie. To jest właśnie problem ludzi, którzy są zazdrośni albo którzy trzymają swoich partnerów w złotych klatkach, że oni uzależniają swoje szczęście od partnera. Swoje deficyty uzupełniają partnerem. Albo nawet jest coś takiego, że gdzieś tam sobie układają, bo mają wewnętrzne przekonania zbudowane w sposób, wiecie, ja o tym piszę w nowej książce, zresztą dosyć dużo, że na chwilę odejdę. Macie na przykład w sobie masę przekonań, że jak się serio zastanowicie, na przykład odnośnie zazdrości teraz, tak? Dlaczego jest, jak tak serio na chwilę, ostatnia sytuacja, kiedy byliście zazdrośni i tak się serio zastanowicie, skąd to się w ogóle bierze i że jesteście zazdrośni, i kurde, no z jakiegoś tam przekonania, wierzenia mojego, bo to jest najpierw tak, wierzymy w coś tam, nie? To jest taka nasza racja życiowa, wierzymy, czy to jest przekonanie, okej, skąd to przekonanie, kurde, nie wiem, nie? Jak zaczniecie grzebać, to w ogóle nawet nie wiecie, to nawet nie umiecie znaleźć jakiegoś logicznego sensu, ani tego nie doświadczyliście w życiu, ani to logiczne. I nagle się okazuje, że kurde, babcia tak mówiła, nie? Jak byłem mały, to babcia tak powtarzała non stop i to się po prostu wgrało we mnie. I ja w ogóle jakby chcąc, nie chcąc, stałem się tymi słowami, przysiągnąłem tym, co od zawsze na przykład nadawało radio rodzice, radio dziadkowie, wujkowie, szkoła, nauczyciele, wiecie, otoczenie, nie? W jakim się wychowaliśmy. I na przykład z tej przyczyny jestem zazdrosny, bo nie wiem, bo mój ojciec był bardzo zazdrosny, albo moja matka była bardzo zazdrosna i ja tak wkręciłem, że dobra miłość, to jest w ogóle, że miłość, jak jest naprawdę fajna miłość, to jest zazdrość. No nie no, to jest bullshit po prostu. Jak można powiedzieć, że miłość to jest zazdrość, to są totalnie skrajne, to zazdrość to jest trzymanie kogoś w kokonie zamkniętym, to jest po prostu, jak na przykład wiecie, byśmy chcieli powiedzieć, że pieski w budach, na łańcuchach, które naście lat spędzają na łańcuchu, są szczęśliwe. No tak, bo nie znają innego życia. Ale to ja nie wiem, czy to jest najlepsza alternatywa życia. I tak samo dla mnie jest, ja bym powiedziała, że to jest 1:1 na zasadzie, że no w dobrym związku musi być zazdrość. To jest największy bullshit w ogóle, to jest takie wytłumaczenie. Albo bo wiecie, zarejestrowaliśmy tempo od dziada, pradziada i w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, skąd mamy to przekonanie. Tylko po prostu idziemy w to. Nie, no musi być trochę zazdrości, bo to jest takie zdrowe. Zdrowa zazdrość to jest w ogóle, jakbyście powiedzieli, nie wiem, zdrowy rak. To nie jest zdrowe. To nie prowadzi do szczęścia w związku. To w ogóle jakby nie maleje z czasem. To rośnie. Ta paranoja narasta w tym drugim człowieku i to kończy się jeszcze gorzej, więc nad tym trzeba pracować już w zalążku. Dlatego to nie jest prosta sprawa, więc ja na początku live'a radziłam, że jak jesteście w relacji, gdzie już zaczynacie czuć, że ta druga osoba ma jakieś problemy z tym, no to się z tej relacji wycofujcie, bo to jest naprawdę trochę syzyfowej pracy. Bo zanim ten człowiek się w ogóle zorientuje, że on ma problem z tą zazdrością, to chwilę minie. A potem jeszcze odkręcanie tych mechanizmów. Oczywiście, że się da, tylko ktoś musi chcieć to w sobie przepracować. Także słuchajcie, generalnie ja myślę, że padło kilka fundamentalnych, fajnych rzeczy teraz, jak tutaj sobie chwilę do Was mówię. Po tym moim power speechu myślę, że mogę przejść do pytań teraz. I co? I tak naprawdę znacznie więcej jakby jest tego w mojej książce najnowszej. Trochę więcej przykładów, trochę więcej jest jakby to bardziej opisane. No i w ogóle, wiecie, ja teraz mówię tylko o kontekście zazdrości, czyli mamy te deficyty,
one powodują, że w efekcie ubocznym jesteśmy zazdrośni. To jest nasza reakcja na sytuację, na wydarzenia, bo sobie wkręcamy pewne filmy. Ale żeby tą zazdrość odkręcić, to nie wystarczy ją tylko zrozumieć, tylko trzeba sobie pogrzebać w swoich fundamentalnych przekonaniach odnośnie związku, w ogóle odnośnie swojego życia, egzystencji, funkcjonowania. Dwa, trzeba sobie trochę pogrzebać w swoich takich wewnętrznych barierach, co tak naprawdę mnie trzyma, dlaczego mam lęki, panikę, o co mi chodzi, dlaczego się tak boję. Trzy, trzeba popracować nad tym swoim poczuciem własnej wartości, trochę sobie je podnieść w ogóle, ale tak szczerze ogarnąć temat. I zdecydowanie trzeba sobie trochę ułożyć nową konstrukcję w ogóle, czym jest związek, nie? To jest to właśnie przekonanie, że ten partner, on musi mieć swobodę do życia. No kurczę, to mówię, związek to nie jest trzymanie psa na łańcuchu i mówienie, że niech się cieszy, że ma żarcie. No to nie jest życie marzeń. Chciałbyś tak żyć? Więc ja zawsze idę tą drogą, że daję to partnerowi, co sama chciałabym otrzymać w drugą stronę, więc traktuję go jak najlepiej potrafię, bo sama bym chciała być tak traktowana.